Cześć, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, jak napełnić tego konga. Jest to kostka w rozmiarze S, czerwona, także tak ona wygląda. Jest to ten kong z linii dental, czyli pies sobie dodatkowo czyści zęby, gryząc tę zabawkę. I pokażę Wam taki najszybszy i najczęstszy sposób, jaki stosuję przy uzupełnianiu tej zabawki. Więc przygotowałam sobie tutaj suchą karmę Taste of the Wild, to jest ta nowa właśnie w tym czerwonym opakowaniu. Są tutaj kawałeczki pokrojonej nożyczkami suszonej kaczki oraz kawałeczki mięska. Także przystępuję do działania. Biorę dwa kawałki karmy, ściskam pomiędzy nimi mięsko i taką oto paczuszkę wkładam do środka konga. Staram się, aby ta zawartość, to co teraz włożyłam, znalazła się na środku. Czyli na środku mamy coś bardzo cennego dla psa, czyli mięsko. Coś, do czego będzie chciał dążyć. Pamiętajcie, że właśnie to jest taka podstawowa zasada konga, że najsmaczniejsze rzeczy dajemy na koniec. W międzyczasie też powinny się pojawiać jakieś smaczki, ponieważ pies może się zniechęcić, jeżeli dopiero zaczyna zabawę z kongiem. I to samo robi z drugiej strony. Dlatego w ten sposób go napełniam. Jest to, tak jak mówiłam w wielu filmikach, świetny sposób na podawanie karmy. Nie wszystko do miski, ale też w formie takich zabaw. I resztę znów tutaj włożę kawałek kaczki tym razem. Z jednej strony, z drugiej strony. I znowu kawałek karmy. Później to już tak wkładajcie jakoś na zmianę, możecie, jeżeli Wasz pies bardzo lubi karmę, to wtedy możecie użyć jej samej. Ja to wkładam już tak później, wiecie, bez jakiegoś tam większego przemyślenia. Staram się dużo jednak karmy wkładać. I często akurat w tej zabawce nie używam samej karmy, ponieważ to nie działa. Zuzia nie interesuje się nią, ale w innych, na przykład Snack Ball, bardzo lubi, ponieważ sama zabawa właśnie, gonienie tej piłki, rzucanie się na nią sprawia jej przyjemność. Tutaj Zuzia w tle. Zuzia, nic się nie dzieje. Dobra, i dalej tak uzupełniam, jak widzicie. Zuzinka, chodź, przecież nic się nie dzieje. No, spokojnie. Dobra, i uzupełniam dalej. Na przemian wkładam, tak jak widzicie. Dobra, tu jest jeszcze troszkę. Ściskam, to też jest ważne, żeby w międzyczasie tak właśnie ściskam, żeby to było ubite i się rozprowadziło po tych rowkach. Jest również dostępna ta pasta z konga i nie tylko, z różnych firm, którą też możecie wykorzystać. Jednak ona jest według mnie troszkę droga. Nie jestem pewna co do jakości tego, czy rzeczywiście taka pasta, czy to jest zdrowe dla psa. Także wolę używać naturalnych składników w miarę i karma plus jakieś tam dodatki mięsne. Okej, możecie też masło orzechowe użyć, tu już tak jak pokazywałam też kostkę właśnie z tym masłem orzechowym, mrożoną wersję na lato. Dobra, więc taką kość, czekajcie, bo mi tu wyskakuje kawałek, dobra, tu go wcisnę. No i dobra, więc taką kość możecie podać swojemu psu, kiedy zostaje sam, czy po prostu, kiedy nie macie dla niego za dużo czasu i chcecie, aby się czymś zajął. Nie może to jednak zastąpić spacerów, ani uwagi, którą poświęca się psu. Więc teraz podaję Zuzi konga. No, Zuzia. Tak, Zuzia sobie właśnie go gryzie. O, już tutaj chrupie karmę. No i właśnie w ten sposób go gryzie. Czekajcie, ja może go dam do klateczki, ponieważ będzie mi wygodniej. Nie. O, teraz nie widzimy cię, czarnuchu. Zuzia bardzo lubi tego konga, naprawdę. Jak czasami mi przynosi jakąś zabawkę, to jest bardzo często ta kostka właśnie. Z całego wachlarza kongów, które ma, to właśnie tego lubi najbardziej.
Co się przestawię, to się Zuzia też przestawia. Czekaj, tu ci dam może. Tu cię będziemy lepiej widzieć? Nie, 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 nie. Tu Zuzia chce gryźć i koniec. Dobra, więc tak to wygląda. Nie będę tutaj dalej tego pokazywała, ponieważ to wygląda dokładnie tak samo. Zuzia go cały czas gryzie w ten sam sposób. Po prostu go gryzie tym kongiem. Ani nie podrzuca, ani nic takiego. Także ona sobie tam wylizuje, wyjada tą całą zawartość. Przy okazji karmę, więc uważam, że to jest świetny kong. I może przy tym tutaj filmiku powiem Wam, że kiedyś szukałam konga tego w rozmiarze S, czyli 13 cm długości, w wersji czarnej Extreme, ponieważ ten szybciej się niszczy akurat w przypadku Zuzi niż inne kongi czerwone, ale niestety takiego konga nie produkują. Wiem, że kiedyś w takim filmiku o tym powiedziałam i teraz wszyscy mi przysłają linki i wiadomości odnośnie, że znaleźli tego konga, ale wierzcie mi, że to jest rozmiar M, czarny, który jest za duży, zdecydowanie za duży i nie nadaje się. Dlatego zwyczajnie kupiłam tego w rozmiarze S i czasami jest tak, że na przykład w aukcji jest podany kolor czerwony i czarny, ale sprzedają tylko i wyłącznie czerwony. O, co to Zuzinka? Gryź dalej, kongulca. Cina. No, także w razie czego, jeżeli byście... Tutaj mam konga. On jest już prawie pusty. Wam go pokażę. Tu się zobacz. Ufutrzony cały. O, tu jest jeszcze jeden kawałek. Dobra, więc w razie czego chciałam Wam tylko powiedzieć, że dziękuję Wam za pomoc i za takie zaangażowanie, że chcieliście mi pomóc i znaleźć tego konga. Jednak on nie jest produkowany, pytałam o to importera na Polskę, także na pewno nie istnieje, a ten czarny, tak jak mówię, jest za duży. Także to wszystko. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa.